Witam w dzisiejszym odcinku Łapacza Trolli. Dużo osób mi pisze: ojejku, jesteś taki poważny, więc dzisiaj jestem takim ślicznym gimbuskiem. Mam nadzieję, że będziecie szczały. Jak nazywają się chipsy z kranu? Myślisz, że kran chips? Wcale nie, bo mokre! A co jeśli zjem banana? Zostaniesz bananową księżniczką! Jak banansi! Ten pan ogląda kucyki pony, stąd ten taki humor. Spokojnie tam, kucyki pony, spokojnie tam. Ten pan ogląda kucyki pony. Ten pan ogląda kucyki pony, spokojnie tam. Ten pan ogląda kucyki pony, spokojnie tam. Nie będę cię już oglądać. Żartowałam. Wesoła buźka. Bawisz się uczuciami. Do galaktycznego więzienia z nią. Żrej, kisie! Poproś trola, żeby zrobił niu-niu-niu. Niu-niu. Idź ty, wielka depresjo. Skoro ty jesteś elfem, troll jest trolem, to kim jest Zuzia? No jak to? Zuzia jest Banshee, najbardziej upiornym upiorem z upiorów. Ona chce wam wszystkim wyssać duszę. Wasze małe, dziecięce duszeczki. Myślicie, że czemu ona co chwilę robi ten znak? Niby triada, tak, marsowa. Ona jest Banshee Milady. A tak poważnie, to ile będzie odcinków Łapacza Troli? Aż mi się skończy miejsce na zapisywanie waszych komentarzy. Gdybyś miał zostać jedną z postaci z Disneya, to jaka byłaby to postać? Chciałbym być Iron Manem! Ale Iron Man nie jest z bajek Disneya. Masz z lasera i dlatego chcę być Iron Manem. Impreza znów, może te nuty już dajcie! Fajnie, że ci się podobało. Wiesz co? Pomyślałem, że z tej okazji zrobię imprezę! Sram, razy dwa. Ło, masz dwie dupy? To znaczy, że jesteś dupą z Dupolandii? Bu, straszne, prawda? Prawda? Smutna twarz. Ojeju, ale się wystraszyłem. Nie zaskakuj mnie tak. Co zrobisz, jeśli do twojego domu zapukają foki przebrane za banany i zaczną krążyć wokół ciebie i krzyczeć niu 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 niu? Robię tak, biorę pokebala i krzyczę: Pikachu, wybieram cię! I wtedy łapię te wszystkie wodne pokemony. Pokemony nie istnieją, ale Iron Man tak. Kim jesteś? Co zrobisz, jak wpadniesz do rosołu? Zamienię się w super zarąbiście fajnego kurczaka, takiego bardzo opierzonego, i będę mieć super moc latania! A tak naprawdę to... Ugotuję się na śmierć! Karol, co byś zrobił, gdyby Zuzia przyszłaby do ciebie i powiedziała, że ma kota? To bym się zapytał, kiedy go ugotujemy! W którymś odcinku powiedziałeś, że jesteś wszystkim na H, a Hulkiem? Tak, jak się złoszczę, to robię się zielony. Czy gdy moja mama zamyka mnie w szafie z pitbullem i zawiązuje mnie sznurem, to znaczy, że mnie kocha? Tak, kocha cię. Na swój sposób. To już koniec tego odcinka Łapacza Troli. Jak zwykle zapraszam też na inne filmiki oraz na Facebooka, Instagrama, a także do sklepu z koszulkami. Wszystko jest oczywiście w opisie. Jeśli się podobało, to daj znać oraz zostaw komentarz. Trzymajcie się. Cześć! Jesteście moimi motylkami. Może mój fandom będzie się nazywać motylki. A mo patyczki. Po co patyczki? Bo las. Co? Bo las. No bo las. Ale przerażające. Jestem na planie horroru. Tylko że to prawdziwe życie. Oswajasz się? Zaklinacz kruków. Z Dupolandii? To jest tak głupie. To jest super. Dupo z Dupolandii? Jak ja się ucieszyłem. Jak ja to powiedziałem. Naprawdę się cieszę na dupę z Dupolandii. Ale to nawet więcej nie muszę dawać. No. Już pip, nie? No pip. Dupą z Dupolandii.